to kobolds and catacombs. It's kobolds and catacombs. Ręka jest Quel'Daril. Kurde, weźmiemy sobie drugą klepsydrę, nie? A to też może być ciekawe, żar Ragnarosa, ale klepsydrę weźmiemy. To nie. Plus to takie słabe dosyć. Chyba trzeba tutaj zagrać. Doktor Hook! No dobra, zobaczymy, bo ten to szkaradny jest boss. Jakie książki najbardziej lubię? O rycerzach i o smokach. Hiro, to żeś się spóźnił. Wiedźmin już był. 2 godziny Wiedźmina było. Będę walczyć z honorem. Twój płomień słabnie, awanturniku. Może, no dobrze. Może tą klepsydrę odrzucić, bo mnie będzie kusiła na początku, a to... Wszystko... Czy pozdrowię Michałka z Załawy? No pozdrawiam, Michałku, ciebie. Kimże jesteś, Michałku, że ja cię tu pozdrawiam, co? No. Czekam na rozkaz. Już ja znam tego paskudnika tutaj. Kto wie, jakie tajemnice... No nie! Czemu Bran tak od razu? Czemu tak to się paskudnie potoczyło, co? Okej. Czekam na rozkaz. Do walki! Do walki! No zobaczymy. Chyba mam kurde... No ja pierdzielę, chyba mam za dużo kart. Demet! Szlak by trafił. No dobra, spokojnie. Co tu można by zrobić? Chyba sobie zagramy w ten sposób. Okrzyk bojowy. Do walki! Do walki! Czekam na rozkaz. Na razie żyjemy. Się boję tego bossa, kurde, i błędy popełniam przy nim. No, jak widać. Otrzymuje plus 2 do ataku, gdy przyjazny stronnik traci tarczę. No, to może się przydać oczywiście. Gdzieś tam w niedalekiej przyszłości. Ale to nie jest taka mocna karta. Na ten moment. Okej. To tak, taki jest. Czekam na rozkaz. Do walki! To jest pewnie niewrażliwość. No właśnie. Ale spokojnie, jeszcze żyjemy. Stań po mojej stronie. To jest straszne sukinsyństwo. Daję słowo. Plus 2 losowego stronnika o koszcie 2. Jak to rozegrać, kurde? Za sprawiedliwość. Do walki! Do walki! Do walki! Czekam na rozkaz. Na razie żyjemy. Życie to jest marne. Ale jakoś trzeba sobie radzić, kurde. Czekam na
No dobra, spokojnie, nie panikujmy. Wystawmy sobie Bolwara. A może lepiej wystawić, kurde, słoniowierce. Słońcowierce. On ma boską tarczę, dobra. Zagrajmy tak. Pozbędziemy się tych szkaradników. I lecimy dalej, nie? Pomiot, niech go szlak trafi. No ty suko! Oh my god! To jest kurde straszne, on ma karty na wszystko po prostu. Jezus. No dobra, no. To się przyda teraz bardziej, coś mi mówi. Ale mnie zgwałcił. No skur! No jaki on jest skurzający ten boss! On ma wszystkie same chyba takie karty do niszczenia kreatur. Dammit! Ja pierdzielę. Moje oczy są otwarte. Za sprawiedliwość. Czekam na rozkaz. To za pirata strzela, no dobra. Po mojej stronie. Nienawidzę tego. Dobra, Tyrion. Tyrion. Jak to zrobić, żeby to było fajnie zrobione, co? Powiesz swą wiarę światłości. Czekam na rozkaz. Oczywiście. No dobrze. No 10 many, zaraz będzie mind kontrolami rzucał. No skurwysyn, no przecież nie mówiłem. No to jest po prostu nie do zrobienia, to gówno. Ja pierdzielę. Fajnie. To po prostu fajnie. Czekam na rozkaz. Do walki. Ja pierdzielę. Kurde, nienawidzę go. Ja zaraz rzucę tanka i on wyciągnie tego skurczybyka i mnie ten. I mnie go zabije. Na strzała. Jest jakieś strasznie debilne. To zadanie. Do walki. Gotowe. Okej. Nikt. No mówiłem! Mówiłem, kuźwa! Weź, wypadł. Z baru. Okej, spokojnie.
Tak ma niewrażliwość w tej turze, nie? Czekam na rozkaz. Zastanawiam się, czy nie powtórzyć tej tury, ale... A niech tam, kurde. Menażeria jest dostępna wyłącznie dla gości. Niestety nie mam nic tego tutaj z tego gatunku. To walki! To walki! Czekam na rozkaz. Gotowe. No nie, no wiadomo, kuźwa, no przecież wiadomo, bo musi mieć 5 takich kart, nie? Nie byłby sobą. Ja pierniczę. 3 karty mu zostały. Zresztą pieprzoną niewrażliwość włączył. Co za badziew z tym bossem. Gotowe. Ja pierwapier. O Boże, kto to wymyślił? Że ten pajac ma wszystko. No już porobione, no. Nie wiem, kim go pokonać, kurde. Coś trzeba by pod spele budować. Padnij! Jeszcze ma tych pogrzebań, kuźwa, od groma. Ja pierdzielę. Niech to szlak trafi. Hunterem już próbowałem, Hunterem gdzieś tam po drodze poległem. Szlak, ale go nienawidzę. Nie. Tego bossa. No dobrze, no trudno się mówi. Czym ja jeszcze nie grałem tutaj? Nie grałem łotrem. A poza tym wszystko próbowałem, nie? Okej. Okay. Spróbujmy sobie zagrać tym łotrem zatem. Trzeba właściwie budować ten deck z myślą o tym ostatnim bossie. Valera kontra... No zobaczymy. Czujność. No, zachowaj czujność, prawda? Możemy chyba z tym grać, nie? No, wszystko jest kwestia szczęścia gdzieś tam po drodze. No, okej. Ostatni boss się nie zmienia, to wiem. Natomiast te poprzednie gdzieś tam się mijają. Nie, nie wygrałem jeszcze ani razu. Nie wygrałem. No, bardzo się wciągnąłem w Hearthstone'a, muszę przyznać. W tą przygodę fajna jest. No to do roboty. Ciach. 5 różnych ostatnich bossów? Ja za każdym razem ostatniego bossa miałem tego samego. No kurde, patrzcie, no.
A ja miałem tego samego za każdym razem. No to do roboty. No to ja mam pecha na tego samego cały czas trafiać, który kurde mi zabiera kreatury non-stop. Okej. Okrzyki bojowe dwukrotnie. Dobra, ja lubię grać tym. Wszyscy mają kręćka na punkcie tych flag. Okrzyk bojowy otrzymuje ukrycie do twojej następnej tury. Valyra. Zdrada i krok w cień. Weźmiemy sobie tego Valyrę. Jak będzie nowa mapa na oficjalnych serwerach, to zagram. Ja nie lubię na PTR-ach się bawić. Ale trzeba przyznać, że bardzo fajnie się w to gra, więc... Kleryk Eryk. Kleryk Eryk! Zachowaj czujność. Stój! Rekwiruję te skarby w imieniu światłości. Ciach. W Path of Exile nie grałem. No, co jest? Wszystkim stronnikom. W Path of Exile nie grałem, bo... No, wolę Diablo. Już ja jestem taki bardzo... Jeżeli chodzi o ten... O nowe giery... To nie sięgam, to rzadko sięgam. Ja to lubię swoje stare, wypróbowane rzeczy i tak... Skubany. No, żeby mnie tak podle potraktować? Wyciszyć haniebnie? No nie podoba mi się to w ogóle. No dobrze. Tak żeśmy sobie cofnęli, bo to się nie ma co za bardzo pieścić, nie? Taką mam truciznę tutaj, okej. No to do roboty. Okej, wężowy załatwiony. O ty podlcze. Ale tego nie uratuje, jakby nie patrzeć, nie? Okej. No to do roboty. Ja już jestem stary. Kurde, ale wymyślili mi teraz przeciwnika. Ja już jestem stary, mi się nie chce, tylko że to jego też zabije, nie? Bo to wszystkim postaciom. Albo i tak można. No i tak to poszło, no. Jaki mam plan tutaj? Coś tak pod spele bardziej. Oprawca. Okrzyk bojowy. O, jaka fajna kombinacja. Chyba sobie weźmiemy to z pożeraczem. Tak. No w kwiecie wieku jestem, to pewnie, ale jako gracz to już mam, powiedzmy, że już gram od 20 lat, nie? I tak lubię rzeczy, które są... Nie lubię się nowych rzeczy uczyć już tak bardzo. Ty widzisz, że czapka jest na emotkę Roka nałożona, czy też jest obok. Nie wiem, jaka czapka. Nie jest czapka. Nie wiem, o co chodzi z tą emotką. Ona jest dziwna, mocno. Jaka czapka? To jest czapka jakaś? Nic nie kumam z tego, a ten tu szarże daje. Oczywiście, że grałem w Planescape Torment. Oczywiście, że grałem, kurczę.
No ba. Chcesz kupić faworka? Gotowe. Co tam, kitrasz? No dobra, co możemy tu zrobić? Tak sobie od razu. No chyba nie ma, trzeba było bić na ten, na twarz. O kurde. Co to jest? Rzuć twoją broń w stronnika, broń zadaje mu obrażenia, następnie wraca do twojej ręki. Pamiętam, że ten mnie zabił raz, kurde, co chwilę adoptował, ja pierniczę, to było straszne. Okej. Dosyć to jest interesujące. Ale nie tak bardzo. Gotowe. Adaptował, nie adoptował. Dobrze. Co my tu możemy jeszcze zrobić? No proszę. Taka, że tak. Aha, w takim celu to się, tak to się używa. No dobrze. To jest fajne, żeby kombinację odpalić. Załatwię go na cacę. W sumie. No to do roboty. Kiedy ostatnio byłem w Jeleniej Górze? O panie kochany. Dowolno. Lata temu. Sztuczkę tu mi zrobił. No, dobra. Można go dziabnąć w ten sposób. I nadal bić. No właśnie, kurde. To jest strasznie nieprzyjemne. Z tą szarżą. Lilian. Ładnie. No ale to już w zasadzie koniec opowieści. Czy mam plany zagrać jakąś strategię? Widzisz właśnie, Pateros, jak pytałeś o to, to ja odpowiedziałem na to pytanie, że nie lubię zaczynać nowych gier, nie? A ty żeś w ogóle nie zarejestrował, że to jest odpowiedź dla ciebie. Zapomnij twoją rękę monetami. Trucizna. Mega furia wichru. Możesz atakować 4 razy w ciągu tury. Kurde. Przejmij kontrolę nad wrogim stronnikiem. Dodaj go do twojej talii podziemi. Co to jest talia podziemi? Wygląda fajnie. Aha, czyli tu go dodaję. Nieźle. Co by tutaj? Cios w plecy, wachlarz ostrzy. Weźmy to. Już idźmy w tę stronę. Okej. Mroczna magia tego furbolga wypacza innych mieszkańców podziemi. Zobaczymy z tym GTA. No może coś pogramy. Czemu nie? Valera kontra Czarnosiej! Zachowaj czujność. Może nie przesadzajmy z tymi kartami. Na początek. A co on tutaj ma? Gwinta zagram, już obiecałem, że zagram kiedyś. Ale mnie tak wciągnął teraz ten, że... Ewolucja, co on robi? Przemień stronnika w losowego stronnika kosztującego jeden więcej. O, to fajne, fajne to jest. Bardzo. Chodziłem do Pizza Hut, ale nie w czasie studiów, tylko w szkole średniej. Zdarzało mi się jeździć do Jeleniej Góry właśnie do Pizza Hut, bo to była jedyna Pizza Hut w okolicy. W najbliższej okolicy Bolesławca, tak powiem. O kurde, ale to fajne. Sobie dodał kryształ many i nie ma ryzyka, że go straci. Co by tu zrobić fajnego?
Zagrajmy tak. Jak wybieram pytanie, na które odpowiadam? No jak akurat odwracam się w kierunku czata. O ja pierpapier. O kurde. Ile on ma karty? 23 karty mu zostały. Tylko to jest 8-8 niestety. Się może moja przygoda skończyć za chwilę. Dobra. Ja go tu nie wyczyszczę tak łatwo. Co ja tu mogę zrobić? 4. 7. Kurde, nie starczy mi many na to. Okej. Co by tu jeszcze zagrać? No to do roboty. Czekajcie, niech pomyślę. Jeszcze, żeby mu kartę zabrać, jedną przynajmniej. Dobra, zagrajmy to na razie. Czternaście. Już nic więcej nie wymyślę, nie? A się zgrało. Znaczy zgrało się, kurde, no względnie może być niewesoło, no. Co szali się w czeluści? Ile tu mu 10 kart zostało jeszcze? Dobra. Ile jeszcze to będzie trwało? Ile jeszcze to będzie trwało? A tak postanowił zagrać, no wcale mu się nie dziwię. Sięgają głęboko. Ciekawe te losowe rzeczy są. O Jezu, tego to się nie warto tu rzucać na byle co, nie? To zagrajmy tak. Masz. Ile jeszcze to będzie trwało? Te pytania o tego Gwinta. O nie! Cholera. Powinienem był zwrócić na to uwagę. No trudno się mówi. Ważne, że żyjemy ciągle, nie? Chcesz kupić faworka? Gotowe. Bym bardzo chciał faworka. Ile jeszcze to będzie trwało? Ile jeszcze to będzie trwało? Ta karta mi się w ogóle nie przyda. Jezus Maria, no jeszcze więcej wykastuj tutaj. Ja tego nie przeżyję, kurde, w tym tempie. Szlak. Dobra. Jakoś człowiek sobie musi radzić, nie? No jeszcze przeżyję. Następną turę też przeżyję, bo mam Walirę. Okej. Ale one widzą ciebie. Jezu, drogi. 7-6. No będzie ciężko. Co to robi? Za każdym razem, gdy ten stronnik otrzyma obrażenia, dodaj kartę części zamiennej do swojej ręki. Okej. No spokojnie. Zastanówmy się. Najpierw zrobimy to tak. Gałązka z drzewa życia. Fantastycznie. Nie bardzo tutaj mogę bić teraz. No dobrze. No to do roboty. Zagrajmy jeszcze tak. No, no.
Nie ukryjesz się przed cieniem śmierci. Chwilę, jeszcze przetrzymamy. Się dziwnie ułożyła ta gra mi niestety. A co to jest? Podczas twojej tury dodaj odbicie cienia do twojej ręki. Za każdym razem, gdy zagrasz jakąś kartę, zamień odbicie cienia w jej kopię. To ciekawe. No to masz problem. Okej. Ciekawe rzeczy można porobić, nie? No, trzeba na pewno zniszczyć tego. Zgadza się? Co jeszcze mnie przytrzyma przy życiu? Jest taka agonia. Okej. Dwa punkty obrażeń. Załatwię go na zasadzie. Trzeba było to rozsądniej. Nie zauważyłem, że to się skopiuje tutaj. Załatwię go na zasadzie. Jeszcze żyjemy. On nie ma zbyt wielu kart, nie? Więc mam szansę. No naprawdę? Ja pierdzielę. Ciężka sprawa. Okej, to się nada. Tylko mi niestety... Ten nie może atakować, ta ma tylko dwa. Z agonią, dobra. Kurde, nie wierzę. O. Nie no, nieładnie się to ułożyło. Boże drogi. Och, na czwartym bosie poległem. Czy zabiłem tę istotę? A dziękuję ci, Responsible, bardzo ci dziękuję. Ja naprawdę się dziwię, że ty nie masz u mnie suba, to jest... smutne.